mając na celu ideę integracji wszystkich środowisk kulturotwórczych, zdecydowaliśmy się zwać pierwszy Kongres Kultury Województwa Lubelskiego. Kultura to z jednej strony coś wyjątkowego, coś, co ma wielki wpływ na nasze życie, ale również na wszystko, co się dzieje w sferze gospodarczej i społecznej. Jestem głęboko przekonany, że jeśli ludzie kultury będą się spotykać, będą ze sobą rozmawiać, to i województwo lubelskie będzie lepsze, to i przyciągniemy przez to więcej inwestorów, to również szansa, by oni sami w obrębie kultury mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i poglądami. Ponad 200 instytucji, kilkadziesiąt tysięcy wydarzeń, tak pokazują statystyki. 2200 tysięcy mieszkańców to też nasz kapitał, nasz widz, ale też to są twórcy kultury, dlatego chcielibyśmy ich tutaj ugościć i wspólnie zastanowić się nad przyszłością, rozwojem kultury w naszym regionie. Mamy wybitnych gości, także tych z regionu, ale też specjalistów z Polski, ze świata. Zastanowimy się nad przyszłością kultury tradycyjnej, nad też wartościami chrześcijańskimi w kulturze, nad współpracą transgraniczną, czy chociażby marketingiem nowoczesnym. Także jest bardzo wiele tematów. Serdecznie zapraszamy. To wielkie święto lubelskiej kultury, panie marszałku. Warto tu z nami być już w przyszłym tygodniu. Myślę, że ona jest tak, że to wydarzenie jest tak wieloaspektowe, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, bo będą to zarówno nie tylko wykłady, dyskusje, panele dyskusyjne, ale także wystawy tematyczne, będą koncerty. Myślę, że nie zabraknie tych i dodatkowych elementów, które no, są takim ważnym elementem wydarzenia pod tytułem Kongres. Choć ja jako organizator główny akcent stawiam na to, co wypracujemy. Uczestnikiem może być w zasadzie każdy, kto czuje się związany z tym tematem. Wystarczy, że zarejestruje się na stronie kongreskultury.eu i myślę, że dopóki nie pojawi się informacja, że z braku miejsc zapraszamy na kolejne edycje kongresu, można się rejestrować. Tak więc, proszę Państwa, tutaj obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy i po zarejestrowaniu się i zgłoszeniu stajecie się pełnoprawnym uczestnikiem kongresu.